Dzień dobry. W dniu dzisiejszym mamy przed sobą centralny silnik od Bafanga. 36V, 250W. Taka standardowa jednostka montowana w tymże romecie. Ale dzisiejszą ciekawą sprawą w nim nie jest sam fakt jego obecności, a przypadłość, jaka mu się trafiła. A założymy sobie zębatkę, to wam pokażę. O! Mechanizm czasem zazębia, a czasem po prostu przepuszcza. Otworzymy sobie i właściwie zrobimy coś w stylu sekcji zwłok, bo prawdopodobnie nie będzie to zbytnio możliwe do naprawy. Otworzymy sobie ten silnik. Żeby to zrobić, oczywiście najłatwiej byłoby mi zdemontować. Tutaj niestety ta osłonka odeszła w niepamięć. Zrobimy sobie tak. Odkręcimy te wszystkie krzyżaczki, które tutaj mamy. Ten silnik złożony z dwóch połówek będzie trzeba rozkręcić. Tutaj mamy takie zaślepeczki gumowe. Tutaj jest gwint. Chodzi o to, żeby wkręcić tutaj śrubkę i po prostu to nam rozłączy te dwie połówki. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ja się biorę za odkręcenie tych wszystkich śrubek i używając zwykłego śrubokręta, tak zwanego Philipsa, krzyżaczka, 5 śrubek z obudowy, 3 śrubki mocujące sterownik, jak mniemam, 3 śrubki też z podkładkami mocujące sam silnik, 3 śrubki mocujące ten koszyczek na kabelki i w zasadzie tutaj koszyk na kabelki razem z sterownikiem, to nam wychodzi ładnie. To wszystko się oddzieli, sam silnik, jak mniemam, jest ok. Tutaj silnik, zębatka sama na silniku wygląda w porządku. Łożysko też bardzo ładnie się kręci. Tutaj ten plastikowy tryb w środku wygląda w porządku. Więc prawdopodobnie, a właściwie co można było podejrzewać od samego początku, coś podziało nam się tutaj z przełożeniem na oś, więc bierzemy się za rozbieranie dalej. Tutaj najprościej odpiąć sobie te dwa kabelki, no i cały ten moduł po usunięciu tej odrobiny kleju, która tutaj uszczelnia, zejdzie nam z silnikiem. Lekko podważamy, ciągniemy ten silnik, tutaj jest taka guma, trochę uszczelniacza i odchodzi nam cały element sterujący z silnikiem. To sobie odkładamy na bok i jeszcze ujawniają nam się dodatkowe porty serwisowe. Tutaj mamy te dwa, w zasadzie silnik ułożony w ten sposób, czyli dwa u góry i jeden na dole. Tutaj mamy jeszcze podkładkę taką falistą sprężynową. Ją sobie odłożymy, żeby nam tu nie przeszkadzała. Tak jak mówię, tutaj była jeszcze szósta śrubka w tym miejscu, więc ją sobie wykręcamy. Z tego co widzę, to uszczelnienie na środku nie trzyma tak mocno. Ono mi się raczej tu w rękach rozejdzie, już się zaczyna pojawiać szpara. Ale jakby był jakiś problem, bo bardzo byłoby zasane, mocno przyklejone, to bierzemy sobie nawet taką jedną z tych śrubek z obudowy. Tutaj jest adekwatny gwint, zaczynamy wkręcać i ona nam wypchnie tą stronę obudowy przez te raz, dwa, trzy porty zasłonięte taką specyficzną gumeczką z ilustracją śrubokręcika i kluczyka, czyli takie typowe porty serwisowe. Po wyciągnięciu tego silnik rozchodzi nam się na dwie połowy. No i tutaj w zasadzie już widzimy, co jest głównym problemem, czyli po prostu zmielone zapadki. Cała reszta wygląda w miarę w porządku. Zobaczymy sobie, jaka jest możliwość dostania tego. Niestety mnie serce już boli, bo nie tylko zapadki są zmielone, ale też cały element zazębiający tutaj będzie do wymiany. I 5 śrubek później, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy tak samo 3 takie porciki serwisowe, w które możemy sobie spokojnie którąś z śrubek z mniejszym gwintem wkręcić. Jeszcze podokręcamy każdą ze śrubek po trochę. Tu już idzie lekko i tu idzie lekko. Tutaj jak się przypatrzymy, od tej strony szpara nam się zrobiła. Delikatnie sobie podważamy. Wyciągamy do góry. Na którymś z pinów prawdopodobnie trzyma. I w ten sposób te śrubki wkręcane odstawiają nam całość. I odsłonięte mamy to główne łożysko. I dopełniając temat, żeby tutaj pokazać wam, jeśli chcielibyście sobie wymienić jakieś łożyska, no to mamy ten główny element zazębiający. Tutaj mamy to, co mi w tym przypadku się zmieliło i dlaczego to jest akurat, no niestety, sekcja zwłok. Żeby wymienić sobie
To duże łożysko, oznaczone, już wam powiem, to jest prawdopodobnie 6810 to. Wkręcamy sobie trzy śrubki w te dziurki, raz, dwa i trzy. I to łożysko nam zejdzie, żeby zeszło to duże łożysko. Prawdopodobnie z drugiej strony są tak samo dziurki. Nawet szczerze powiedziawszy nie ściągałem tego jeszcze, ale prawdopodobnie w ten sposób. No i wiadomo, do samego nabijania łożysk przydałaby się jakaś praska do łożysk. I na sam dosłownie koniec tutaj znów krzyżaczkiem przez taką opaskę przypięte kabelki od czujników. Parę mocniejszych uderzeń od tej strony. Takich nawet gumowym młotkiem wychodzi nam cała oś, która leżała tutaj na tym łożysku i ostatnie łożysko tutaj w głębi na pierścieniu Segera, który wystarczy ścisnąć i łożysko sobie stamtąd wyciągniemy. To ostatnie łożysko tutaj na silniku. No i chyba wszystkie generalnie łożyska mamy z osi. Jakby nam się uszkodziła ta zębatka, to tak jak mówiłem, na takim podwójnym Segerze to wszystko tu leży. To tyle. Na razie. Cześć.